Wyjątkowy dzień, wyjątkowa rocznica, która nas dzisiaj prowadzi do tej Eucharystii. W sposób szczególny pragniemy podjąć się intencji Polaków mordowanych na Wołyniu i Kresach Wschodnich. 70. rocznicę tragicznych wydarzeń, które rozegrały się na tamtych terenach. Prosimy dla wszystkich tragicznie zamordowanych o światłość wieczną. Prosimy również o uzdrowienie naszej pamięci. Prosimy o ducha przebaczenia i pokoju między narodami. Dzisiaj również witamy wśród nas kombatantów rodziny Kartyńskiej, Sybiraków, Krasnowiaków, przedstawicieli władz wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli Urzędu Miasta Kielce, przewodniczącego Rady Miasta Kielce, powiatu kieleckiego, przedstawicieli starostwa, przedstawicieli związków zawodowych, organizacje społeczne, formacje polityczne. Witam również przedstawicieli mediów i wszystkich tutaj zgromadzonych. Dzisiaj duchowo przenosimy się na południowy wschód krańców II Rzeczpospolitej Polskiej. Przenosimy się duchowo w te miejsca i w ten dzień przed 70 laty, 11 lipca 1943 roku. Była niedziela, piękny słoneczny dzień. Wielu Polaków, tysiące rodzin polskich, jak w każdą niedzielę, wybierali się po to, aby pójść do kościoła, aby wspólnie przeżyć Dzień Pański na modlitwie, na Eucharystii. Budowali od wieków swoje życie na tamtych terenach. Poprzez swoją pracę, poprzez wysiłek, poprzez modlitwę, poprzez również wkładanie całego serca w te wartości, które stanowiły o ich polskości, o ich przywiązaniu do Boga i do Kościoła. Budowali swoje rodziny i pragnęli dla tych rodzin tego, co my dzisiaj również pragniemy dla naszych bliskich. Pragniemy szczęścia, pokoju. Pragniemy dać tym najbliższym jakieś poczucie bezpieczeństwa. Chcemy dla nich ochrony. I chcemy dzielić się miłością, tę miłość dawać, miłość otrzymywać. Ale niestety ten obraz tej sielanki został zniweczony poprzez nienawiść ludzkich serc. Jak to możliwe, że mąż potrafił zabić żonę, że przyjaciele potrafili wydawać swoich bliskich i być dla nich okrutnymi w przerażający sposób tylko dlatego, że byli Polakami. Domy zostały skłócone, rodziny zostały skłócone i zniszczone. Przyjaźnie zostały zniweczone w imię nienawiści. Dzisiaj w duchu przenosimy się na tamto miejsce i chcemy przywołać te rodziny, które do dzisiaj nie mają swoich grobów, bo jak wiemy, na Kresach Wschodnich, na Wołyniu, jest zaledwie kilkadziesiąt krzyży, które upamiętniają tamte wydarzenia, a ludzi zginęły tysiące. To właśnie 11 lipca 1943 roku ta zbrodnia wołyńska miała swoje apogeum. W tym dniu znanym krwawą wołyńską niedzielą w 99 miejscowościach Ukraińcy zaatakowali zgromadzonych w świątyniach na modlitwie Polaków. Byli to nacjonaliści ukraińscy z organizacji nacjonalistów ukraińskich OWUN i ukraińskiej armii powstańczej UPA. Niszczyli świątynie, niszczyli wsie, mordowali polską ludność,
nie oszczędzając nikogo, ani kobiet, ani dzieci, ani ludzi starszych, ani chorych. Doszło do nieludzkiej rzezi w cywilizowanej Europie XX wieku. W kościele w Porycku dekanat Chorochawski zginęło 200 osób razem z proboszczem księdzem Bolesławem Szabłowskim. W Chronowie dekanat Włodzimierski razem ze 150 parafianami zginął ksiądz Jan Kotwicki. W Kisielinie zginęło 86 parafian, w Krymie zginęło 41. Łącznie właśnie w tym jednym dniu, podczas krwawej wołyńskiej niedzieli, zginęło około 8 tysięcy Polaków. Liczba łączna ofiar zbrodni wołyńskiej w okresie w latach 1942-45 jest szacowana na około 100 tysięcy. Trzy razy tyle Polaków, polskich rodzin musiało wyemigrować, powrócić do Polski centralnej i tam na nowo budować swoją przyszłość i swoje życie. Papież Jan Paweł II mówił, że miłować to znaczy pamiętać. Nas nie uczono na historii o tamtych wydarzeniach. Gdzieś zaprzepaściliśmy taki szmat czasu i długo nim milczano. Natomiast jeżeli my nie będziemy mówić, to kamienie wołać będą. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy w naszej pokornej i cichej modlitwie wspomnieć dramat tamtych ludzi, którzy ginęli w okrutnych warunkach, w okrutny sposób. Również dzisiaj przypomnimy wielkich męczenników za wiarę, którzy ginęli za swoich parafian, ginęli razem ze swoimi parafianami. To również duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy w męczarniach, jak męczennicy pierwszych wieków, ponieśli również śmierć za to, że przyznawali się do Kościoła i do Chrystusa. Prośmy dzisiaj, aby dobry Bóg przyjął ich ofiarę, aby również na tej ofierze wzrastało nasze życie w tym poczuciu jakiegoś oczyszczenia, ale również i przebaczenia. Smutno jakoś w tej naszej Polsce. Smutna ta historia, która znaczona jest wielką ofiarą, krwią i krzyżem. I myślę, że to dzisiaj również wielkie pytanie dla nas, Polaków XX i XXI wieku, na czym my budujemy naszą przyszłość i w jaki sposób patrzymy w ten świat, co chcemy dzisiaj światu zaoferować. Żeby człowiek mógł wolnie, w wolności rozwijać swoje talenty, swoje zdolności, aby mógł w wolności rozwijać swoją osobowość, potrzebuje również tego etapu oczyszczenia, tego etapu zmierzenia się z tym, co było trudne w jego historii życia, w historii jego narodu. Jeżeli dzisiaj tutaj się gromadzimy, to nie ze względu na nienawiść wobec tych, którzy tego mordu się dopuścili. Ale dzisiaj gromadzimy się po to, aby jako chrześcijanie prosić Boga o dar przebaczenia, o dar pojednania, o zabliźnienie ran, po to, abyśmy na prawdzie i wolności mogli budować tą dzisiejszą Europę, ten dzisiejszy świat, który potrzebuje również nie tylko tego, co jest tak bardzo błyskotliwe i wesołe, radosne, ale który również chce się zmierzyć z tą drugą stroną człowieka, z tą naturą jego ciemności, jego grzechów. Boże, który patrzysz na ludzką historię, który znasz nasze serca,
Prosimy Cię, przyjmij do swojej chwały tych, którzy w okrutnych warunkach, w okrutny sposób oddali swoje życie. I daj nam ducha przebaczenia i miłości, abyśmy nigdy nie dopuścili się w naszym życiu nienawiści i zdrady Twojej Ewangelii. Amen. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Zadania typu inwigilacja środowisk narodowców czy kibiców.
przejdę. Dzień dobry. Nie będę tu wymieniać, bo ksiądz też wymieniał. Dziękuję za ten marsz pamięci. I wiem, że jesteśmy z potrzeby serca i dziękuję za przybycie. Chciałam tylko po prostu przeczytać, no może trochę za długo, ale takie dane mniej więcej chronologiczne dotyczące tej zbrodni. Tak? Chciałam przeczytać. Zbrodnia wołyńska to jest antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie, czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województwa lubelskiego i Polesia. Czas trwania zbrodni wołyńskiej to lata 1943-45. Sprawcami zbrodni wołyńskiej byli członkowie Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich, frakcja Stepana Bandery, OUN-B oraz jej zbrojne ramię, czyli Ukraińska Armia Powstańcza UPA. Nacjonaliści ukraińscy we własnych dokumentacjach planową eksterminację dokonali na ludności polskiej. Po masowych wywózkach i aresztowaniach ze strony NKWD oraz represji ze strony Niemców, jak wywózki Polaków na Sybir, Polacy na Wołyniu w 1943 roku stanowili zaledwie 10-12% wszystkich mieszkańców. Polacy nie tworzyli sytuacji konfliktowych, wręcz za wszelką cenę ich unikali. Pierwszym zbiorowym mordem na ludności polskiej, przeprowadzonym ze szczególnym okrucieństwem, była kolonia Parośla I koło Sal, gdzie 9 lutego 1943 roku zostało zamordowanych 155 Polaków. Latem i jesienią 1943 terror OUN-UPA osiągnął olbrzymie rozmiary. Mordy na ludności polskiej rozpoczęte w powiatach Sarneńskim, Kostopolskim, Rówieńskim i Zobunowskim. Latem 1943 roku rozszerzyły się na pozostałe tereny Wołynia. Szczególnie krwawy był lipiec 1943 rok, a zwłaszcza niedziela, 11 lipca 1940, to było święto prawosławia świętego Piotra i Pawła. Tego dnia o świcie udziały UPA, często pod aktywnym wsparciem ludności ukraińskiej, otoczyły i zaatakowały 99 polskich wsi w powiecie kowelskim, włodzimierskim, chorochowskim i teściowo-łódzkim. Doszło do nieludzkiej rzezi ludzi cywilnych i zniszczeń. Wsie były palone, a dobytek grabiony. Badacze obliczają, iż tylko jednego dnia mogło zginąć 8 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci, starców. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w kościołach podczas mszy świętej. Dlaczego tą niedzielę nazwano krwawą? Gdyż w kościele policku zginęło około 200 parafian razem z proboszczem księdzem Bolesławem Szabłowskim, w kaplicy w Chrynowie razem z grupą około 150 parafian zginął ksiądz Jan Kotwicki. W podobnych okolicznościach został zamordowany 74-letni ksiądz Józef Aleksandrowicz w parafii Zabłoce. W kaplicy w Krymnie zginęło około 40 wiernych, a w Kisielinie około 80. Z około 2500 miejscowości, w których w 1939 roku mieszkali w województwie wołyńskim Polacy, w wyniku działań OUN-UPA około 1500 przestało istnieć. Zostało spalonych, zniszczonych.
Męczeńska śmierć kilkudziesięciu tysięcy Polaków na Wołyniu na dzień dzisiejszy jest upamiętniony krzyżem jedynie w niespełna 150 miejscowościach. Do dnia dzisiejszego w około 1500 miejscowościach na Wołyniu, gdzie zginęli Polacy z rąk OUN UPA, nie ma znaku krzyża na mogile i nie ma w większości mogił Polaków. Możemy się zastanowić, dlaczego to zrobili, dlaczego była taka nienawiść, a zwłaszcza to, żeby byli sąsiadami. To trudno to wytłumaczyć, ale jednak musimy pamiętać, gdyż i tą prawdę przekazywać młodym pokoleniu, gdyż prawdy nie da się wymazać z pamięci. I ta historia już jest napisana i tej historii nie zmienimy już, bo ona już była. I tylko musimy pamiętać, wiem, jak nasz ksiądz Peszkowski mówił, że mamy pamiętać i przebaczać jako katolicy, ale uważam, jako naród polski, ukraiński, wspólnie musimy budować tą przyjaźń i musimy w pokoju, w prawdzie. Historia nie lubi kłamstwa. Dziękuję za to posłuchanie. Może ktoś jeszcze będzie chciał powiedzieć, to bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Teraz o głos poproszę pana Jerzego Koeniga, szefa Kieleckiego Klubu Gazety Polskiej. Proszę państwa, przed chwilą byliśmy na mszy, próbując sobie wyobrazić, jak to było wtedy. Pamiętacie to? 11 lipca 1943 roku. Ludzie siedzą w kościele, ksiądz odprawia mszę, ludzie się modlą, dzieci w odświętnych strojach, dorośli także, kobiety. I nagle wpada banda i zaczyna rżnąć. Po prostu rżnąć. Bez broni palnej, tym co mieli pod ręką, tasaki, siekiery. Po prostu nieprawdopodobna rzecz, która się nigdy nie powinna wydarzyć. Mało tego, z tego co historia opisuje, to nie śmierć była celem. Celem było męczenie. Ewa Siemaszko razem z ojcem wydali taką pracę, ponad 1000 stron, gdzie opisują 365 sposobów mordowania ludzi, mordowania Polaków na Wołyniu. Właśnie w tych latach, 1943 roku. I cel tam był widać wyraźnie. Chodziło o to, żeby zadręczać, żeby... Słów brakuje, po prostu jak sobie wyobrażę sytuację, kiedy kobieta w ciąży ma rozcięty brzuch, wyciąga się dziecko i ona widzi, jak to dziecko rozbijane jest o ścianę. I te opisy są. Ale to był 43 rok. Proszę państwa, tutaj na tym banerze są dwa słowa. Przemilczane ludobójstwo. Ludobójstwo, to nie ulega żadnej wątpliwości. Ale cały PRL to była druga część mordu słownego. To było przemilczanie. Tak jak z Katyniem, tak jak z Wołyniem, nie wolno było o tym mówić. Za to groziło więzienie, prześladowanie. Za to ludzie mieli kłopoty. Duże problemy. Dosyć z relatywizmem, dosyć z mówieniem tak, ale, dosyć z politykierstwem. Musimy zacząć mówić dość tym wszystkim, którzy mówią, że ważniejsze jest porozumienie niż prawda. Tylko prawda nas wyzwoli. I mam nadzieję, że historia będzie nas uczyła czegoś więcej niż tylko tego, że nigdy nikogo niczego nie nauczyła. O zabranie głosu poproszę kolegę Filipa Wodora z Obozu Narodowo-Radykalnego Brygady Świętokrzyskiej. Chciałem przytoczyć takie najważniejsze miejsca, w których zostały dokonane zbrodnie na Polakach. Oczywiście nie sposób jest wymienić ich wszystkich, ale może kilkanaście takich najważniejszych przytoczę. Parośla, 9 lutego, około 150 ofiar. Libniki, 26 marca, około 180 ofiar. Janowa Dolina, 23 kwietnia, około 600 ofiar. Churby, 2 czerwca, ponad 250 ofiar. Dominpol, 10-13 lipca, około 250 ofiar. Górów, 11 lipca, 202 ofiary. Chrynów, 11 lipca, około 150 ofiar.
Poryck, 11 lipca, co najmniej 222 ofiary. Zagaje, 11 lub 12 lipca, 260 ofiar. Maria Wola, 12 lipca, około 230 ofiar. Huta Majdańska, 12 lipca, 184 ofiary. Kołodno, 14 lipca, około 500 ofiar. Budy Ossowskie, 29 lub 30 sierpnia, około 270 ofiar. Głęboczyca, 29 sierpnia, około 250 ofiar. Teresin, 29 sierpnia, 207 ofiar. Sokołówka, 29 sierpnia, około 200 ofiar. Gaj, 30 sierpnia, około 600 ofiar. Ostrówki, 30 sierpnia, co najmniej 474 ofiary. Wola Ostrowiecka, 30 sierpnia, 635 ofiar. I rok 44, Wiśniowiec, 21-27 lutego, około 460 ofiar. Podkamień, 12-26 marca, około 600 ofiar. Na początek chciałem podziękować pani Annie Łakomiec za zaproszenie nas, Obozu Narodowo-Radykalnego, do współorganizacji dzisiejszej uroczystości. Myślę, że jest to dowód na to, że różnica pokoleń nie musi oznaczać różnicy pewnych postaw, poglądów, wyznawanych wartości, tak więc jeszcze raz dziękuję. Ja może nie będę więcej mówił o historii, bo historii już dzisiaj zostało dużo powiedziane. Zresztą każdy wie, po co tu przyszedł, kogo upamiętnia ta uroczystość. Chciałbym się bardziej odnieść do sytuacji obecnej. Gdy mówimy o zbrodni wołyńskiej, mnie osobiście najbardziej zadziwia fakt, jak bardzo te masy ludności ukraińskiej pozwoliły się zmanipulować wyznawcom tej straszliwej ideologii. I z taką wielką agresją wystąpiły przeciwko Polakom, obok których mieszkali przez pokolenia. Niestety dziś w Polsce zachodzi podobny proces, również nas Polaków próbuje się nastawić przeciwko temu, co polskie, temu, co naszej polskości, o naszej tożsamości przez wieki stanowiło. Oczywiście nie robi się tego metodami tak drastycznymi, robi się to dziś w białych rękawiczkach, poprzez media, przez sztukę, przez to, że w telewizji polskiej emituje się jakieś niemieckie seriale szkalujące żołnierzy Armii Krajowej, przez to, że w polskich kinach wysiedla się filmy typu Pokłosie. To dzisiaj się robi po to, aby w nas, Polakach, wzbudzić poczucie wstydu. I na tej mówionej nam niższości wobec innych państw, innych narodów próbuje się robić interesy, układać stosunki z innymi państwami, co ma nam rzekomo przynieść jakąś korzyść. Ale komu przyniesie korzyść? Na pewno nie nam, jako obywatelom, jako narodowi. To przyniesie jedynie korzyść tylko przedstawicielom establishmentu, politykom, którzy to wszystko organizują. Dlatego dziś gromadzimy się tu także przede wszystkim po to, aby uczcić pamięć ofiar, ale także po to, aby mówić prawdę o tym, bo dzisiaj operuje się jakimiś półprawdami, co miało miejsce chociażby wczoraj w polskim Sejmie. Przedstawiciele partii rządzącej nie chcieli zgodzić się na to, aby zbrodnia wołyńska została nazwana ludobójstwem, co jest faktem oczywistym. Jak to się argumentuje? Słyszałem w telewizji, jak pani marszałek Ewa Kopacz mówiła, że ona to rozumie, ona wie, co się zdarzyło na Wołyniu, ale ona pojednanie stawia wyżej niż swoje osobiste odczucia, co jest dla mnie jakimś, myślę, że większość osób się ze mną zgodzi, mentalnością jakąś zupełnie skarlałą w tym przypadku. I tak to się odbywa. W 2003 roku prezydenci Polski i Ukrainy, Aleksander Kwaśniewski, Leonid Kuczma, w miejscowości Pawlin, kiedyś Poryck, gdzie doszło do jednego z bestialskich mordów na Polakach, podali sobie ręce, ale bez żadnego słowa przepraszam, bez żadnego wyrazu skruchy ze strony ukraińskiej. Nie można tworzyć relacji międzynarodowych, jeżeli tak ważne i tak tragiczne wydarzenia z historii Polski pozostają niewyjaśnione, nierozliczone. Nam się dziś próbuje wmówić jakąś ukrainofilię, co chociażby miało miejsce w zeszłym roku podczas piłkarskich mistrzostw Europy. Gdy tymczasem na Ukrainie cały czas rozwijają się tendencje antypolskie. Przecież poprzedni prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko, chciał nadać tytuł honorowego obywatela Ukrainy Stepanowi Banderze. Tam na szczęście na to nie zgodził się parlament, ale jaka była argumentacja? Z tego co wiem, to tam parlament nie wyraził zgody, ale nie dlatego, że Bandera był zbrodniarzem, ale dlatego, że nigdy nie był obywatelem Ukrainy. I dziś z takimi ludźmi próbuje się tworzyć jakieś relacje, układać jakieś stosunki międzynarodowe. Ja oczywiście nie nawołuję do jakiejś agresji w kierunku Ukrainy czy ludności ukraińskiej, no ale nie można
tworzyć polityki i prowadzić interesów bez wyjaśnienia prawdy, bez jakiejś po prostu elementarnej przyzwoitości. Ale myślę, że jest nadzieja, że te 100 tysięcy ludzi rok temu podczas Marszu Niepodległości i kilka tysięcy na pewno dzisiaj, bo też dzisiaj ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci Ofiar Wołynia i bardzo wiele w kraju uroczystości takich jak ta. To jest dowód na to, że jest w Polsce coraz więcej ludzi i to często młodych ludzi, którzy nie godzą się na to, żeby uginać się pod ciężarem propagandy ze wschodu i z zachodu, żeby Polska była jakimś kundlem Europy. Dziękuję. Kiedy będziemy mówić o tych, co zostali zamordowani, zakatowani? Tutaj w Kielcach, na ulicy na przykład Wesołej, w Lochach, takie same lochy są, były już jest postawiona filharmonia, 3,5-metrowe lochy, tam ludzi katowano w latach 50. do 60. po wojnie i o tym się w ogóle nie mówi. Kiedy się będzie mówić? Nie chodzi o pomniki, ale chodzi o uznanie tych osób, które zamordowane były i które oddały życie za Polskę, za ojczyznę, walcząc całą wojnę z okupantem. I zginęło dużo młodych ludzi i starszych, o których w ogóle się nie mówi. A to powinno być od razu, już w 89 roku być mówione być i powinno być policzone. A od IPN-u się nie można doprosić, nie ma żadnych statystyk, nie ma ksiąg prowadzonych. Nawet często rodziny się bały mówić, bo po prostu były albo wywożone też, albo mordowane, albo nie miały głosu. Dziękuję uprzejmie. Ja chciałem wspomnieć, że jeśli chodzi o to, czy było o tym mówione, wspominaliśmy o tym na naszym marszu pamięci żołnierzy wyklętych 2 marca, ale to jest wiadomo jeszcze za mały głos, żeby to było na taką skalę znane, prawda? To jest historia zakłamywana przez takie budowanie na tych miejscach. Ale to my tego nie zmienimy. Tak jest. Dziękuję za ten głos. Thank you.
prosiłbym teraz o uczczenie pomordowanych chwilą ciszy. Dziękuję serdecznie. Następnie przejdziemy pod pomnik Sybiraków, złożymy wieńce. To jest bardzo niedaleko na cmentarzu starym. Zapewne. Zajęcie pani czy zajęcie? Nie.